Innowacyjność i ambicje kończą się na odrze. To zapamiętałem z pana prelekcji, ale Hanna chyba jest przykładem tego, że tutaj innowacje pączkują. Innowacje pączkują, to powiedzenie, że ambicje kończą się na odrze, wskazałem, dlatego że 120 krajów na kuli ziemskiej, 120 rządów krajów na kuli ziemskiej podpisało tą, czy włączyło się do koalicji wysokich ambicji dotyczących walki z kryzysem klimatycznym i kryzysem różnorodności biologicznej. Jak do tej pory nasz rząd do tego nie dołączył, stąd też wskazałem, że no, na razie jest niewystarczająco ambitny. Natomiast oczywiście w skali kraju jest mnóstwo inicjatyw bardzo ambitnych i przykładem jest to, co się dzieje tutaj w Hannie, niewielkiej gminie, która nie ma przemysłu, nie ma intensywnego rolnictwa, a jednak stara się rozwijać się, bazując na zasobach, którymi dysponuje. A tymi zasobami jest niesamowita przyroda. Przede wszystkim Dolina Bugu, chroniona różnymi formami ochrony w Polsce i w skali światowej. Następnie kompleksy leśne, czy wreszcie torfowiska w dolinie rzeki Hanny. Te wszystkie mogą być wykorzystane zarówno przez rolników, jak i przez turystów, jak i przez przedsiębiorców lokalnych rozwijających ekoturystykę, czy generalnie turystykę w oparciu o walory kulturowe, jak na przykład piękny kościół w Hannie i cały zespół tutejszy, jak i wreszcie walory przyrodnicze. Jest pomysł na ptaki, chociaż tych ptaków ubywa. Pan sam zauważył, też mówił pan to podczas prelekcji, że jednak ta susza daje się we znaki zwierzętom. Ta susza, czy związana z ocieplaniem się klimatu, daje się we znaki wszystkim. Mieszkańcom gminy, ja sam jestem mieszkańcem gminy, mieszkam w Kuzawce, i od 3 lat w lipcu w studni wody brakuje. I brakuje wody w terenach podmokłych gminy, czyli na torfowiskach śródleśnych, na bagienkach wzdłuż dolin rzecznych, Bugu czy wreszcie Hanny. I w efekcie znacznie niższe są w niektórych rejonach plony, słabiej rośnie trawa, trzeba więcej nawozić. Natomiast dla ptaków to jest dramat, dlatego że w chwili obecnej niektóre gatunki prawie całkowicie wycofały się z Doliny Bugu. Jeszcze 30-20 lat temu w Dolinie Bugu, na przykład pomiędzy Pawlukami a Bajami w Dołchobrodach, czy wreszcie pomiędzy Dołchobrodami a Hanną na Osiamczukach, czy pod Kuzawką, można było w dużych ilościach obserwować rycyki, brodźce krwawodziobe, no i przede wszystkim czajki. Czajki jeszcze pozostały, ale już bardzo nielicznie. To jest problem z punktu widzenia ptaków, ale to jest też wskaźnik jakości środowiska. Czy jest jeszcze w takim razie szansa, żeby ten ptasi raj w Hannie stworzyć, odtworzyć go? Ptasi raj w Hannie będzie tworzony, bo w dalszym ciągu, mimo że 70% populacji niektórych gatunków już nie ma, to te 30 pozostaje i w dalszym ciągu one są cenne w skali krajowej, a także międzynarodowej. I będziemy to udostępniać mieszkańcom, będziemy udostępniać to wszystkim gościom, turystom. To są idealne miejsca na prowadzenie zajęć szkolnych, pozalekcyjnych, czy w ramach lekcji biologii i innych. Czy wreszcie idealne miejsce, żeby przy okazji wycieczki przez Green Velo zatrzymać się i właśnie obejrzeć zarówno kościół w Hannie, jak i na przykład wydmy między 1 a 2 Hołyną w Kuzawce.
Zapraszamy do Hanny. Zapraszamy do Hanny zdecydowanie wszystkich, którzy będą tutaj przejeżdżać, bądź celowo przyjadą właśnie w to miejsce. Proponuję zakochać się w Hannie.